Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczulo z tej strony, kłaniam się, jedziemy z tym. Kolejna odsłona Speedy Marianosa, 10 plus 0, moi drodzy, ranking się klaruje. Jeszcze wciąż niewyjaśniony, jeszcze wciąż ze znakiem zapytania. Ranking 1912, proszę bardzo, gramy Sycyla, ja cały czas na 4 gram C5 i to się prawdopodobnie nie zmieni. Czy D4, nie wiem. Szach jest wtrącony ruchem, C3, opóźniony łapin, skoczek do gry. Jak najbardziej, po broni już prewencyjnie, zawczasu. No dobra, spróbuję dzisiaj pograć troszeczkę solidniej. Ostatnio te partie takie karuzele, kurde, balans. Normalnie E5 mogę wrzucić, tylko nie ma A6. No, zagramy, moi drodzy. Wariancik. Najdorfa, zaraz E5 jak się uda, goniec C7, goniec C6. Tak, przytrzymam pole B5, to jest dosyć logiczny plan. Skoczek na F5 zdarza się, myślę, że B3 pójdzie. Może też wrócić na F3, chociaż ten pionek lubi się ruszyć. A, na F3 ruszył z powrotem. I to może być plan, goniec C6 i skoczek G4. Niemniej jednak już wiem, jak na to reagować, nie ruszam w ogóle gońca, pozwalam na to zbicie. To jest kolejny ruch tą samą figurą. Tak mi kiedyś Broda zagrał, Piotr Brodowski, moi drodzy. Skoczek BD7, hetman C7, wieża na C. Nie mam co prawda B5, więc ten plan będzie musiał poczekać. Goniec do gry. Tak, skoczek BD7, tu się wszystko zbroni, gra i buczy. No będziemy atakować prawdopodobnie poprzez skrzydło hetmańskie, jak to właśnie w Sycylu często. Marco, kurde, balans, Marco Polo, szukając ruchu D5 w przyszłości. Szukając ruchu D5 w przyszłości. Chyba, że to jest jakiś ruch z ideą wejścia tu. Może to było logiczniejsze, ulalala. Ostro, siostro, już widzę, że skoczek wisi, to jest pierwsze, co mi się narzuca. To jest dziwny ruch. Skoczek wisi, a skoczek jest obrońcą tutaj. Hetman D2? Jak to wykorzystać? Wycofał się. No to właśnie, to jest strata tempa troszeczkę w tym wypadku. Prawdopodobnie. Mógłbym zbić i wziąć tu, no to jest za mało. Zadanie jakości. Mógłbym zagrać hetman B6. Mógłbym. Hetman B6. Mógłbym przerzucić skoczka na B6 i przyjść na C4 finalnie. Ubu-dubu zrobić. Mógłbym skończyć roszadę, chociaż nie trzeba się śpieszyć z roszadą. D5. No mam kilka ruchów kandydatów. Prawdę mówiąc, nie wiem, który wybrać. Niektóry będzie najlepszy. Załóżmy, że zagram D5. Uwolnię też wtedy gońca od razu z tempem. To wydaje się być dobry ruch. Spoko ruch. Załóżmy, że strzeli. Ja strzelę, on strzelaj. Strzelimy sobie tutaj. Tu się broni. Tu nie zagrasz. Dobra, gram to D5. D5 zazwyczaj jest ruchem, którego szukamy w tego typu strukturach. Czym to rąbnąć? Skoczkiem. Być może w przyszłości. Zrobię miejsce tutaj dla skoczka. Tu mu wisi, więc warto było coś z tym fantem zrobić. Rąbnie, ja rąbnę. No, pozycja się otworzyła. W sensie, już nie mam problemów z brakiem przestrzeni, bo często grałem z czarnymi, Sycyla, mamy mniej przestrzeni. Co za tym idzie, szukamy ruchu typu B5, szukamy ruchu typu D5, żeby się oswobodzić, żeby poczuć wiatr we włosach, chłopaku. No dobra, tak to wygląda. Tu się wszystko trzymie. Gra i buczy. Dziwne różki lecą. To prawda, nie jest to podwałka, ale... Za czym to? Czy to saknięcie jakieś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dziwna sprawa. Mógłbym walnąć tutaj w ogóle i później rąbnąć tu, ale to... Na pewno nie chcę takiego gońca, który nie pozwoli mi zroszować. Nie, no nie widzę idei, ty. Nie widzę idei. No bo co, to i hetman H5? A ja roszadę i mata dostaję, tak? No hetmana na H5 chcę przyjść. No ja mogę w ogóle wydupcyć mu tego skoczka, ale hetman H5 anyway. Ja tu hetman H5. Mogę zbić. On zbije. Ja zagram hetman B6. Nie wiem, hetman H5, no to takie kombosy ze skoczkiem mogą wchodzić, ale ja chyba po prostu walnę.
On walnie, hetman b6. Wisi tu, wisi na c2. Tu zagrał w ogóle. Okej. No on chce otworzyć linię. No gra ostro, to okej. To się. Okej. No to się ceni. To się ceni. A przecież tu się bronię. Nie musiałem wcale tu bronić. Teraz tak, hetman c7 chce tutaj, tylko on wtedy ma goniec d3. Ja gram tu. Od razu tego skoczka odrzucę. On mi się tu nie podoba. No grozi po prostu taki strzał. Jeśli przyjdziesz tu... No jest już historia. Dobra, skoczek stoi z dupy za przeproszeniem. To dla mnie dobrze, fajnie, cieszę się. Hetman b6. Atakujemy tu. Jak pobronisz, chociażby i tak, to może przerzucimy się z atakiem tutaj. Nie no, ta pozycja jest fajna, przyjemna, bardzo sympatyczna. Para gońców, zaraz roszada, półotwarte linie. No czego chcieć więcej? No Marko, powiedz szczerze, mordeczku. Nie wiem, czy to jest najczystsze podejście do sytuacji. On nie gra z jakoś, bo to czasami czuć siłę gry, nie? Ale on gra... Dziwnie gra ogólnie. Tak. No chyba zroszuję, bo ja potrzebuję, wiesz. Ja potrzebuję, wiesz, do gry. Skoczkiem gdzieś odejdzie z tempem. Nie, no bez jaj. No biorę to. No biorę to. Skoczkiem nie może dojść z tempem, co ja gadam, bo dostanie mata. Marko zniknął. Znikł. Nie no, Marko, jesteś tam. Marko w robocie. Oczywiście tu można było ten... Można było wcześniej zabić, ale wydaje mi się, że to też nie zaszkodziło. Ze względu na to, że tu i tak coś mu po prostu po dwi sa. No nie wiem, panie Marko, co tam... No lepsza pozycja czarnych o wiele, no więcej figur w grze, aktywność do roszady bliżej. No niestety, rywale czasami wchodzą i wychodzą. Poczekam jeszcze pół minutki. O, Marko się pojawił! Witam serdecznie, Marko, z powrotem. Witam, Marco Polo. No jakbym miał czas, to tak, nie? Ale to spokojnie. Tak też mógł. No to teraz już wszystko tu wchodzi. No to już jest naprawdę, to już jest przesada. To już jest po partii. No, hetman tu fajnie współpracuje z figurami. Czy to właśnie z jednym gońcem, czy to później właśnie z drugim gońcem, czy to właśnie z wieżą. Najlepiej współpracuje ze skoczkiem. Jakby nie było. Tak, no tu nie mogę wziąć, to wezmę tam. Wszystko wisi anant. That's it. Mhm. Okej. Tak jeszcze mógł. Wymiana hetmanów z dwoma pionami więcej. Mógłbym. Ale... To jest ciekawsza groźba. Król będzie uciekał. Ja go złapię z szaszkiem. Ja w roszadkę łączę wieżę, dziękuję. W poptukach. Prawdopodobnie. No dobra, tu jeszcze jest troszeczkę gry, bo mam dwa pionki więcej. Aha. Hetman podwisa. No, chyba przeziębiony jestem. Tu chcę walnąć. Ale spokojnie, najpierw wisi hetman. Herman. Dobrze. Teraz tu możemy zagrać, jak odejdzie gdzieś hetman stąd. No to powinno wszystko wchodzić. Jeszcze wiadomo, troszeczkę gry. Dobrze zagrał, niestety.
Troszeczkę gry. Troszeczkę gry. Odejdę tu, żeby nie było tego motywu. No i będę realizował to wszystko, centralizując koczka. Znowu opuścił partię. Co za typ. Co za typ. No wiadomo. Liczes. Nie wiem, ile ludzi gra na Liczesie w ogóle, porównując do Chesscoma. Podejrzewam, że Liczes jest znacznie mniej popularny. Ale jest darmowy, więc jest wygodny. I też ma interfejs taki intuicyjny. No, bo często jest rozmowa. Liczes z Chesscom. Pornhub, człowieku. Liczes, no, na początek. Znaczy zależy, czy chcesz się rozwijać bardziej, czy chcesz tylko pograć w necie, czy chcesz jakieś zadanka robić, mieć dostęp do tych analiz, bo myślę, że są takie kompletniejsze i pełniejsze na Chesscomie. Chociaż takiego przeciętnego zjadacza bierek szachowych to Liczes na dzień dobry daje radę. No Marko, możesz tak sobie wychodzić, ale spokojnie. Czas robi swoje. Chętnie wymienię co nieco. Nawet chyba... What the fuck? No nie liczyłem tego, no nie będę ściemniał. Co się pierdziela ty? A hetmana tracę. Dobra, okej. Okay. Ma to sens. Wow! W porządku! No dobra. Okej. Okay. Dopiero skumam, o co tam chodziło. No dobra, w porządku. No to nieźle. Marko, o ty wariacie, nie widziałem tego motywu w ogóle. Tak beztrosko zagrałem. No mogłem, no były inne ruchy, oczywiście masa innych ruchów w lepszej pozycji, a teraz mam gorszą. Nie, pierdziele, no nie fajnie, no. Ładny motyw znalazł. No, Marco Polo, kurczę, wyjaśni mnie tu. Marco Polo mnie tu wyjaśni. Marco Polo. Nie, mówię wam. Zaczyna się angina. W sierpniu. Piękna sprawa. No dobrze. Co byśmy chcieli tutaj zagrać? Jakiegoś takiego szaszka moglibyśmy wrzucić. Ja tu znowu uda mi się to wygrać na farcie. Mówię wam. Znowu to wygram na farcie. Check. No podwisa tu, nie? No, skoczka wycofał sobie z gry. Tu przyjdzie. Szacha widział, szacha dał. I teraz. No to jest groźba, niestety. Czy duża? W ogóle rzecz biorąc, to chciałem zagrać. Ale to jest niestety za wolne wszystko. Ajajaj, no mam tu króla, może coś się zmieniło. Nie wiem, tu szyję totalnie. Szyję totalnie tutaj. Ja to jeszcze wygram, mówię wam. On się teraz podpali. Mamy to, mówię wam, że mamy to. We've got it! Koniec szachów, wisi tu. O Jezu, comeback będzie. No, tym motywem to mnie zrobił w bambuku. Totalnie. Kurczę, żeby goniec jeszcze mógł pograć, a niestety nie gra. No skończyły się szachy, nie? Tu po broni i tyle.
No. Tak. Tak myślałem. Tak myślałem, że zagrasz, ale spoko. Mój skoczek się rozgrywa. Hetman jest. To nie straszny atak był. To był taki czczy atak troszeczkę, powiedziałbym. Trytytki. Ja tu. No, ciekawie się robi, no to na pewno. Ciekawie się robi, to na pewno. Wisi tu. Ubu, dubu, bubu. No patrz go jak pcha. Skurczysyn, check. Jest check. No dobra, coś tutaj będzie z tego. Ojej, coś tutaj będzie z tego kolego. Tam jeszcze gońca podciągnąć, by było pięknie. Byłoby pięknie. Hetman totalnie jest tutaj podcinany ze skoczkiem. Gdyby te dwie figury grało, byłoby po mnie. Prawdopodobnie. Nie, no tak nie. To nie do mnie, tak do mnie nie. No nic, szacha widział, szacha dał. Odejdę ze skoczkiem z bandy. Tu mi wisi. Tu mi wisi, więc zagram tak. O! To wygląda jak ruch wszystko. Teraz ja tu, on bije. Czekaj, ja tu, on tam, ja tu. No! W równo, równo jest w materiale. W materiale jest równo, bo mamy co? Wieżę gońca i piona za hetmana. Czyli jakby film matematycznie 9 za 9. Niemniej, znaczy 9, 5 i 3, no. Tu mamy dyszkę punktów. Niemniej jednak, nie, 5 i 3, co ja bydolę? 9. Głupoty gadam. No dobrze. Nie wiem, czy to siatki matowej nie ma teraz jakiejś. No ale jak skoczkiem odejdę, już nie będzie kontrolował tego pola. No, to podwaliłeś teraz ty. Comeback, chłopie, co tu się dzieje, nie? Co tu się odwala, ja się pytam. Chłopaku. Chłopaku. Człowieniu. Ależ worki. Już czarny worek szykowany był, autentycznie, nie? Czarny worek był już szykowany dla mnie. Ojej. Co mam tu z nim grać? Kurde mać. A, czas, nie? Czas jest słaby, ale spoko, damy radę. Pata nie ma. Chyba? Nie ma pata, nie ma. Pata nie ma! Yeah. No dobrze, no. Coś ci tu przygotujemy specjalnego. Ojej. Czekaj, bo za pionkiem mi się schował drań. Za pioneczkiem mi się schował. No, wiadomo, tak czasami jest na tych 20 paru sekundach, to człowiek. A, no wie, że zamienimy, niech się coś dzieje. Przeciągam niepotrzebnie, nie? Lubię, że z nim poprzeciągaj delikatnie. Dobra. Wiadomo, fartów tutaj nieprawdopodobnie, nie? Ojej, no był wór totalny. Nie widziałem tego motywu z wygraniem hetmana. Ślepota kurza. Ślepota kurza. Jeszcze takie, co on gra? Ojej, 75% dokładności, 4 błędy. 60% dokładności. Coraz lepsze te partie. No, powiem szczerze, że... B4 było dziwne. Dobra, tutaj nie ma co jechać. Tu była wygrana partia. Totalnie. Totalnie. Do momentu, kiedy gram tu skoczkiem.
widzi piękny motyw, szacun dla niego, firma lepszą. Tylko, że wypuścił. Ten atak był taki czczy i to jest błąd. Pozwala schować króla. Powinien był party kontynuować w inny sposób. W jaki? Niech Stockfish pokaże. Brać pionki po prostu i tyle, nie? Tak, i tu zaczęło się odwijanie. Odwijanko. Tak, check, wzięcie. I tu był remis rzekomo. Ale to już jest błędem. A, bo ja miałem wieża H8. Wieża H8 przechwytuje później, okej, okay, przechwytuje jedynkę. To jest dla mnie abstrakcja, to co ten silnik mówi. No, i to już pozamiatane jest, nie? Grozi prosty szach z odsłony. Trzeba było hetmanem odejść jeszcze, tego hetmana gdzieś trzymać. Chociażby i tutaj. No ale pionek ucieka. A ty Karol, kurde balans. No patrz, przewrotnie się dzieje. No nic, fart się kiedyś kończy, nie?